Szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym takim normalnym, zachęcająco, motywująco jakimś tam odcinku odnośnie Nowenny Pompejańskiej, jak słyszycie, warunki są takie, jakie są. Moi drodzy, zamierzam każdego dnia gdzieś tak właśnie po drodze się na chwileczkę zatrzymywać, żeby Wam dać chociaż momencik motywacji do tej nowenny. Kochani, dzisiaj jest 1 listopada i rozpoczynamy 54 dni szturmowania nieba w różnych tam sprawach, które macie. To się w ogóle jakoś tak cudownie składa, że to jest akurat 1 listopada, bo jak wiecie, dzisiaj jest Wszystkich Świętych. W sensie dzisiaj nie jest żaden dzień zaduszny, ani tam żaden taki dzień o zmarłych, tylko o tych zmarłych, którzy są świętymi. Dlaczego to jest takie super? Dlatego, że kochani, nie ma chyba lepszej motywacji i jakby lepszego początku do nowenny pompejańskiej. Po pierwsze, ogromna większość tych ludzi osiągnęła świętość i osiągnęła coś niezwykłego przez wytrwałość, przez to, że postanowili chociażby nie wiem co, po prostu zostać świętymi. Kochani, to co my dzisiaj robimy, to jest nic innego jak droga do świętości. To nawet nie chodzi o to, że jakieś tam intencje mamy, oczywiście one są ważne i jakby będziemy Pana Boga prosić, żeby nas wysłuchał, żeby nam pomógł w różnych sprawach. Co tu się dzieje w ogóle? Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że chcemy w sposób taki uparty, mocny do Niego się zbliżyć przez te dni. I kochani, to się cudownie składa, że dzisiaj jest właśnie Wszystkich Świętych, bo po pierwsze można na nich popatrzeć jako na przykład do tego, co mamy robić, a po drugie można ich poprosić o wstawiennictwo. Mam do Was dzisiaj taką prośbę na ten pierwszy dzień tej naszej nowenny, żebyście chodząc dzisiaj z różańcem, nie, przez te tam 15 tajemnic, 150 zdrowasiek, spróbujcie tam przeplatać między tymi zdrowaśkami, między tymi tajemnicami, po prostu wezwania do świętych. W sensie, niech ten pierwszy dzień będzie czymś takim, że zawołamy całą armię wytrwałych świętych, którzy nam będą pomagać przez te 54 dni. Więc spróbujcie dzisiaj Wszystkich Świętych, jak tylko Wam się przypomną, przez cały ten dzień sobie z nimi pochodzić, prosić ich, wspierajcie nas, żebyśmy dali radę przez 54 dni. I pamiętajcie, kochani, najważniejsze, tak mi się wydaje, to jest dobrze to wszystko sobie rozłożyć i przemyśleć. Zacznijcie od samego rana, jeżeli tego słuchasz jakoś tam o świcie, to sobie to rozłóż na cały dzień, żebyś miał, że tak powiem, dawkami małymi, no chyba, że jesteś Herkulesem i jesteś w stanie to wszystko robić naraz, ale pamiętaj, dobrze to przemyśl, rozłóż, znajdź kompanów, znajdź wsparcie, posłuchaj sobie tego nagrania 15 razy, no i wtedy jakoś pójdzie. Tak to będzie, kochani, wyglądało. Codziennie gdzieś tam z jakiegoś muru czy z innego miejsca będę Was próbował lekko zmotywować i Wam po prostu przypomnieć tylko tyle, że dzisiaj się modlimy, a nie lenimy. Więc to tyle na dzisiaj. Widzimy się, mam nadzieję, jutro w drugim dniu naszej nowenny. Módlcie się, ja się modlę razem z Wami. Pozdrawiam, pa!